Witam, mam na imię Adam, a to jest mój projekt kampera Autosan H6. Długość 6355 mm, szerokość 2280 mm, wysokość 2792 mm, masa własna 7000 kg, rozstaw osi 3320 mm, silnik Perkins Fazer 1100 Ti, czyli 107 koni mechanicznych. Autosan miał premierę w 1984 roku, trafił do produkcji w 1992 i był produkowany do 2000 roku. Prezentowany model nabyłem 9 lat temu i od razu rozpocząłem prace adaptacyjne na kampera. Z lewej strony autobusu, jak widać, zostało zdjęte poszycie boczne, przygotowane zostały otwory pod okna, natomiast prawa strona została wymieniona i już została polakierowana. Niestety podczas transportu niektóre elementy zostały porysowane, więc będziemy musieli poprawić, lakierując lewą stronę, którą dokleimy później, to będziemy domalowywać elementy, które zostały uszkodzone. We wnętrzu autobusu wykonana już została zabudowa części sypialnej, części łazienki i części kuchennej. Tak jak już wcześniej powiedziałem, pracę nad przebudową autosana na kampera rozpocząłem zaraz po jego zakupie. Prace trwały 4 miesiące i musiałem je niestety przerwać. Auto stało do dnia dzisiejszego, a ja ostatnie 2 lata spędziłem na poszukiwaniu wiedzy, informacji, na spotkaniach, na szkoleniach, targach, podglądając w internecie osoby w Polsce, jak i za granicą, które przebudowywały busy, ciężarówki na kampery, ale również przede wszystkim na auta przeprawowe. Mając tą wiedzę, którą dzisiaj posiadam, żeby zrealizować swoją wizję swojego kampera, muszę usunąć wszystko, co jest wybudowane do dnia dzisiejszego w środku, cała zabudowa, która została zrobiona w środku, i rozpoczynamy pracę od nowa. Ponieważ na jednym z nadkoli pojawiła się rdza, to nadkole wcześniej akurat nie było wymieniane. Wymieniałem tylne nadkola, bo były skorodowane, a z drugiej strony pokażę też, na jednym nadkolu umieściłem ubikację, więc musiałem to nadkole przebudować. Dlatego też to nadkole, które zgniło w części, będziemy musieli odtworzyć. Dlatego pracę rozpoczynamy od prac blacharskich. Zmieniać w tym momencie kawałek podłogi po lewej stronie pod nogami pasażera, kierowcy, ze względu na to, że blacha, może nie w całości, ale była trochę zgnita, i dlatego też ten kawałek blachy zostaje wymieniony w całości. Natomiast z prawej strony blacha była wymieniana wcześniej i nie wymagała wymiany, dlatego tylko została odświeżona, wyczyszczona do blachy, zapodkładowana podkładem gruntującym, czyli podkładem tlenkowym, tak zwana minia kiedyś. Na to poszły 2 warstwy farby chlorokauczukowej, tak samo jak i na elementy konstrukcyjne w tej części podłogi. I teraz będziemy kleić ten kawałek blachy. Wcześniej była to blacha spawana, w tej chwili będzie klejona na masie klejąco uszczelniającej i dodatkowo będzie spawana w kilku miejscach, żeby uzyskać dość dokładne, szczelne połączenie, żeby wilgoć nie wchodziła pomiędzy blachę a element konstrukcyjny podłogi. Mamy tutaj już przygotowany element
blachy na podłogę pod nogi kierowcy została wymierzona, dopasowana z wycięciem na lewarek zmiany biegów. Jednostronnie została pomalowana farbą miniową i dwie warstwy położone na to zostały, dwie warstwy farby chlorokauczukowej. Ta strona, która tutaj jest pomalowana, będzie szła w dół i będzie doklejona na masę klejącą, uszczelniającą, tak zwaną gumę na pędzel. Dodatkowo na dwóch bokach zostanie pospawana spawem prawie ciągłym, natomiast dwa pozostałe boki będą spawane tylko punktowo. Właśnie wstawiona została podłoga pod nogami kierowcy. Jest to świeży, nowy kawałek blachy, blacha głębokotłoczna. Tak jak wcześniej pokazałem, była klejona na masie uszczelniająco-klejącej. Dodatkowo krawędzie w dwóch miejscach, czyli przy komorze silnika, zostały pospawane oraz tutaj w przedniej części zostało to pospawane. Niestety bardzo ciężko się spawa blachę w momencie, kiedy jest stara i nowa. Tutaj tylko punktowo zostało przyłapane w kilku punktach. Widać, że wyszła masa uszczelniająca na zewnątrz. Tak samo i tutaj w tej części tylnej, tylko punktowo. Teraz będziemy to szlifować. Spawy oczywiście będziemy tylko szlifować i będziemy malować tak jak tamtą stronę, która już jest gotowa, czyli została pomalowana. Mamy dodatkowo wymieniony kawałek progu, ponieważ się okazało, że był w złym stanie, więc dodatkowo kawałek progu. Mamy już oszlifowane spawy, które były dookoła. Zostało wszystko oszlifowane, wszystko zostało wyczyszczone i w tej chwili przygotowane jest do malowania. No właśnie tutaj mamy śnieżki Unicor S, czyli podkład tlenkowy. Jesteśmy w trakcie malowania podłogi. Nakładamy to. No właśnie mamy warstwę chlorokauczuku. Natomiast pokażę Wam drugą stronę. Została już położona ta wygłuszająca, wulkanizowana na gorąco przy pomocy zwykłej opalarki. I tak to wygląda. Będą jeszcze malutkie docinki tutaj na krawędziach. Tak jak będziemy wykańczać tamtą stronę, to od razu tutaj narożnik jeden jest niezrobiony. Wczoraj nagrywając film i robiąc zdjęcia aparatem, niestety aparat mi się zepsuł, dlatego nagrywam tylko telefonem, żeby mieć materiał. Przepraszam za jakość, bo może nie być najlepsza. No i dzisiaj będziemy wygłuszać tą część tutaj też matą bitumiczną. Może uda mi się nagrać, pokazać Wam jak, ponieważ to jest sztywne. Zobaczycie jak się praktycznie samo układa. Muszę poprawić.
Używam do tego jeszcze takiej o plastikowej szpachelki, żeby uzyskać ładne kąty. W sumie to nie żeby uzyskać ładne kąty, tylko żeby maksymalnie dokleić, matę wygłuszającą do blachy. No i ten nadatek tutaj teraz sobie obetniemy, żeby nie było takie wysokie. I tyle. To jest twarda. Mało tego, dodatkowo miejsca, gdzie łączyłem, czyli tak jak tutaj, starałem się to palcem, jak jest gorące, połączyć, w sumie zamknąć szczeliny, żeby tutaj nie było, że będzie się dostawała wilgoć jakakolwiek. I tutaj jest właśnie też przykład tego, jak można, na ile jest elastyczna, jakie można wyginać, w jakich kształtach. Praktycznie sama się tutaj ułożyła. Ja tylko lekko docisnąłem lekko palcem. I w ten sposób mamy całą tę część wyłożoną. Został mi tylko tamten kawałek tu przy tunelu i tam brakuje mały trójkącik. No i mamy ostatni rzut okiem na to, co żeśmy wykonali, czyli strona prawa wykładziny tej wygłuszającej. Tutaj ten narożniczek, który był nieskończony, już jest dołożony. I druga strona, pokażę zaraz z drugiej strony. W każdym razie druga strona również jest już wykończona. To jest ta druga strona. Już jest na gotowo. Teraz w tej chwili na razie na to położę starą płytę, która tutaj była, czyli ta płyta szalunkowa, wodoodporna sklejka, tylko po to, żeby nie deptać tego, nie zadeptać, nie zniszczyć, nie wcisnąć w to, no bo jeżeli jest jakieś tam kamyczki, jakieś elementy, tak jak to na warsztacie, jakieś śruby, podkładki, to mimo, że to jest utwardzone i to jest twarde w tej chwili, To jednak wbija się, może się powbijać w to coś, a nie chciałbym tego niszczyć. Tym bardziej, że mam co położyć, więc położę w celach ochronnych. Także na dzień dzisiejszy to już będzie ostatni krótki filmik, ponieważ mamy 31 grudzień. Więc publikować pewnie będę w przyszłym roku dopiero wszystkie filmy. Ale dzisiaj składam wszystkim życzenia, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim szczęścia, bo na Titaniku mieli zdrowie i pieniądze, zabrakło im szczęścia. Człowiek zdrowy niekoniecznie musi być szczęśliwy, natomiast szczęśliwy człowiek jest i zdrowy, i niczego mu nie brakuje. Tego życzę Wam wszystkim szczęścia i do miłego zobaczenia za rok.